Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gramy Grand Prix Info Szacha, 9 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Ostatni turniej z cyklu Info Szacha, z cyklu Grand Prix, a dla mnie pierwszy. No nie było okazji, żeby grać to regularnie, to chyba też w wakacje było grane, więc te terminy nie pasowały. Ale dla fanu, dla przyjemności spróbujemy tutaj pokazać lwi pazur. Niektóre osoby tutaj walczą o generalną, dobre pozycje w generalnej klasyfikacji. Ja o to nie walczę, więc duży luz, wrzucamy i się bawimy. Ło, dobra. No, Ziolkens, bardzo dobrze, że odpaliłeś. Bardzo dobrze, cieszę się niezmiernie. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy za kilka sekund zawody. Tutaj też przypominam, jeżeli ktoś ma ochotę się dorzucić tutaj do składki na organizację turnieju 12 listopada na żywo w Olsztynie dla dorosłych. Wszystko jest na Facebooku, będziemy jeszcze rozmawiać i zaczynamy, moi drodzy. Pierwsza partia. Bajgle. Cóż za pyszny nick. D4, no to jakoś chyba grajmy po swojemu. Nieco tutaj podwyższę sobie monitor. Miejsc do Olsztyna zostały 4. Mam już 36 osób na liście, włącznie ze mną, więc zapraszam serdecznie. 4 miejsca zostały, moi drodzy. To już na pewno dzisiaj albo jutro się już zapełni. A serdecznie dziękuję za życzenia urodzinowe. No dobra, skoczek E2, no to jedziemy sobie posunięciem A6, klasycznie, zobaczymy co tu przeciwnik wymyśli. Lista rezerwowa, teoretycznie nie. Jeszcze kilka osób po prostu mi nie zapłaciło pieniążków na te wpisy, bo wpisowe jest 4 dychy w tym, no a tam na Facebooku wszystko pisałem, co we wpisowym się mieści. Więc raczej rezerwowej nie planuję, aczkolwiek jak ktoś chce, może przyjechać, tylko że nie gwarantuję, że ktoś zagra w turnieju na ten moment. Ale no, wiecie, to trzeba się zgłosić po prostu. Dzięki doktor, cześć, powodzenia wam również. No i tu mamy przeciwnika w pułapkę zastawioną, bo jak hetman zbije na E4, to od razu jest wieża E8. No i niestety białe mają bardzo ciężką sytuację, nie mając gońca czarnopolowego. No, przeciwnik znał kilka pierwszych ruchów w debiucie, potem się pogubił. Tak to właśnie bywa, jak... Znaczy ja akurat nie wiem, kim zawodnik ten jest, ale tak to jest zwykle, jak się gra tylko debiuty i bez jakiegoś tam pomyślenia większego. Planuję sobie zagrać H4 i goniec na F5. No i tutaj moje gońce się świetnie rozgrywają. Za chwilę mogę zagrać go hetman F6 z opcją wybicia. Mogę hetman E7 z opcją wymiany. Dużo mam dobrych opcji. No myślę, że hetman E7 z próbą wymiany, bo te pionki tak polecą za chwilę. No dobra. Gramy sobie hetman E3. Wymienimy to mimo wszystko. Będę zaraz tutaj tego pionka zdejmował. Jak wieża B1, to zawsze gram sobie B6. Wszystko tu się trzyma. To jest... Lelewela. To jest wszystko bardzo bliska. Starówka olsztyńska jest szalenie mała. Znaczy, no nie jest aż taka mała, ale to jest w zasięgu 5 minut pieszo wszędzie, więc spokojnie, spokojnie znaleźć. Ja ulicy tej za bardzo, bardzo nie znam. Lelewela. Nie wiem, która to dokładnie. Wzrokowo wszystko zapamiętam, ale ulicami to... W sensie można przyjechać, tu przeciwnik podstawił wieżę, można przyjechać oczywiście, ale to nie gwarantuje, no tak, nie poddał, no wieża mniej, bo tu jeszcze skoczek leci. No to mamy pierwsze koty za płoty, moi drodzy, szybka partia, tu sobie od razu sprawdzimy, jak będzie grał, żeby się nie nudzić, faworyt turnieju, czyli, zaraz, to nie jest faworyt turnieju chyba już skończył, tak mi się wydaje. To podpatrzymy kogoś innego, może Kacpra, naszego Poloka. Gdzie jest Kacper Polok? Czy on jeszcze gra? Nie widzę Kacpra Poloka, ale możemy włączyć E4 tutaj, Damiana. Możemy podpatrzeć, jak gra czarnymi. Wracając do turnieju, tak? Można przyjechać oczywiście i miło towarzysko spędzić czas, tak? Jeżeli ktoś się nie pojawi, no to będzie miejsce oczywiście do zagrania. Ale dosłownie na 36 osób, kilka osób jeszcze mi nie potwierdziło wpłatą wpisowego, że będą.
Ja się do nich jakoś na początku listopada odzywam i wtedy już będę więcej wiedział. Ale większość już potwierdziła, więc no i szykuje się fajna inicjatywa, fajna impreza, fajne szachy, nagrody, pysznie, miło. No, osoby, które przyjadą, to się myślę, że przekonają, nie zawiodą. Też już kto był na symultanie, to myślę, że mu się również podobało. No w każdym razie coś takiego pierwszy raz robię dla widzów, głównie dla widzów. Kilka osób też znajomych się zapisało na różnym poziomie, więc też miło. Siema, 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 Miecho. Peter, witam cię serdecznie. No dobra, mamy pierwszą rundkę za nami, jest dobrze. Czekamy sobie na kolejną. Tu jeszcze zawodnicy grają. Co tutaj się w ogóle wyprawia? Czarne mają jakość mniej, lecz król w centrum to jest zły objaw raczej. No, tu trzeba oczywiście uważać na posunięcie typu hetman a h8. Szach nastąpił. A to ciekawe, bo goniec na c3 od razu może zagrać. Tylko że tutaj wieża broni. Hetman broni wieży, no, trzeba odejść hetmanem i prawdopodobnie tutaj będzie hetman próbował grać na d3, dokładnie tak się też dzieje. No, nastąpi szach, to król odejdzie z tempem i tu będzie atakowany hetman, hetman wchodzi na d3 i się jest spustoszenie, tutaj goniec za chwilę poleci na c3. No i tak się właśnie dzieje. To jest właśnie to, że taki jeden szach niestety nie jest groźny. O, widzimy jeszcze, król odszedł bardzo dokładnie, bo hetman nie może wrócić i dać szacha nigdzie po diagonali. To się wszystko tutaj ładnie czarnym ułożyło. Można poddać partię, według mnie. No ale wiadomo, gramy do końca. Bawimy się. No, to tyle z ogłoszeń parafialnych. Wszystko myślę, że w miarę powiedziałem. A czy jest na czacie może osoby oprócz tutaj naszego prodziekana, kto się wybiera do Olsztyna? Że jeśli macie jakieś pytania, to można oczywiście śmiało pytać. Czy jakąś książkę do nauki końcówek? Polecam książkę Panczenki. To są bardzo dobre książki, jeśli chodzi o końcówki. Bardzo dobre merytorycznie i nieco trudne, ale myślę, że no tam kwestia poczytania po prostu i wgłębienia się troszeczkę. Ale polecam Panczenki. Końcówki są bardzo, bardzo dobre. Jestem totalnie zielony, jeśli chodzi o Twitcha. Jak mogę tobie wpłacić hajsy na organizację? Wow, ja cię kręcę. Przez subskrypcję to nie wpłacisz na donata. Musisz wpisać tutaj na czacie wykrzyknik donatę i tam ci wyskoczy link, z którego będziesz mógł się przekierować. Bardzo serdecznie z góry dziękuję. Jeżeli się uda, będzie bardzo miło. W jakie gry gram poza szachami? No, w zasadzie to żadne. No, tam w Scrabble lubię sobie od święta zagrać. Tak dla przyjemności, a tak to raczej już próbuję ruchowo się tutaj stabilizować. Szachy to jest jednak królowa gier, moi drodzy. Ja gram w szachy całe życie, więc i nadal mi się nie nudzą. No i myślę, że na tę częstotliwość, ile ja spędzam dziennie nad szachami, bo to też jest moja praca, więc nie nudzą mi się jeszcze. Oczywiście czasem jest takie małe wypalenie, ale to takie delikatne, kilkugodzinne powiedzmy, i to wszystko potem wraca do normy. No dobra, cóż tutaj jeszcze piszecie? Jak można sprawdzić, czy pacjent oszukuje? Konto założone miesiąc temu i większość partii ma ponad 90%. Wiesz co, czescom to musi sam zweryfikować. Nie jestem w stanie sprawdzić. Ja nie jestem specjalistą do sprawdzania cheaterów, więc. No ale wiesz, jak ktoś oszukuje, to po prostu z nim nie graj. No, co tam się będziesz zajmował kimś, kto gra nieuczciwie? No, są tacy ludzie i będą, nic na to nie poradzimy. Ardeno będzie w Olsztynie. No to ja wiem, oczywiście. Liczę za 3 godziny. Jak mi starczy sił, to chyba zagram w tej naszej lidze. Chociaż nie wiem, czy mnie tutaj małżonka nie skarci, bo wiecie, obowiązki domowe. Ale myślę, że coś tam spróbujemy. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie tutaj powiedzmy jest troszkę więcej energii na infoszacha, więc gramy. Moi drodzy. No dobra, jedziemy. Robert Ostrowski. Robert Ostrowski. Tak, oczywiście. Ardeno tu na pewno link wklei. Na pewno link wklei do turnieju. Gramy C4, C6. Ok, wyprowadzamy sobie figurki. E4. Spróbujemy takie agresywne H4, H5. Tu przeciwnika. Dobra, to mi się podoba, bo tu zaraz będę miał dobrze figurę ustawioną. I tak też sobie to uczynię.
Goniec E2, tu się wszystko trzyma. Serdecznie dziękuję, Przemek Esz87, za dwie dychy. Jakże niezmiernie mi miło, słuchajcie. Jest to wielce przyjemne. Co do złotówki, wszystko będzie wydane, moi drodzy, na turniej. Na organizację tego pięknego przedsięwzięcia. Tak, ale jakbyś tutaj, Ardeno, mógł podesłać link do... proszę ciebie, do klubu szachuś.pl. Do klubu, tak? To wtedy tutaj nasza zawodniczka będzie mogła spokojnie tam dostać informacje. Do tego turnieju można się zapisać. Już chyba nie można, bo to Szwajcar. No trzeba śledzić wszelakie sociale na Facebooku InfoSzacha. Powiedzmy też, no trzeba śledzić po prostu na YouTube'a, InfoSzacha, na już mi się tu plącze język. Na Facebooku i na YouTube polecam. Bo będą kolejne sezony turniejowe na pewno. No dobrze, dobrze. Gramy sobie dalej. Przeciwnik zbił. No dobra. Bardzo mi się chce zbić tym pionkiem. Otwieram sobie wieżę. Wpakuję się skoczkiem. Skoczek może B5. Zaraz tu coś pomyślimy. Na pewno czarne będą mogły próbować grać F5 dosyć agresywnie. Tak, tak też to zauważam. Wydaje mi się, że F3 się przyda. Ok, skoczek tędy przejdzie. Zagramy sobie tak i zagramy sobie za chwilę. Tutaj będę pionka atakował i groził na przykład posunięciem skoczek F6. Ok, gramy sobie tutaj, atakujemy pionka. Aha, zaraz, przecież skoczek może mi zbić. No może, no to zbije. Najwyżej zbije. Wyprostuję piony. A, i puściłem pole G4. No to będę musiał tutaj chyba pocierpieć nieco. Tak mi się wydaje. Tak, bicie pionem nie było najlepsze. Skoczek wchodzi świetnie tutaj do gry. Muszę na to bardzo uważać. Wieża F1. Pozycja czarnych na pewno jest w porządku. Spróbuję tak tylko zapobiegać groźbom przeciwnika. Jakiś hetman D2 z planem szybkiego wzięcia piona. Jak F6 to goniec. A właśnie, mój goniec będzie miał problemy, jak będzie ruch F6 zagrany. No wtedy, no spróbuję go tutaj oddać. Ja wiem, że to nie jest zbyt dobre, ale ten skoczek jest na tyle mocny według mnie, że jak mi wymieni... Dobra, to będę może jakoś żył bez... Ajajajajaj, przeciwnik mi tu wziął figurę za darmo. No to mam, moi drodzy, ogromne problemy teraz. Ogromne kłopoty. Oj, 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 kłopoty szachusia, moi drodzy. Tego nie widziałem kompletnie, zagadałem się strasznie. No to tak bywa właśnie, jak się streamuje i się człowiek nie skupi na partii, to jest potem źle. A to chyba kilka ruchów już wisiało, tak mi się wydaje. No dobra, cóż ja mogę tu więcej? Spróbuję wieża C3 po wymianie, tu może w pułapkę wpadnie, ale nie wymieni raczej. Może przepcha. Wybił? Zaraz, czy ja teraz zdobywam materiał? Przecież hetman nie ma gdzie odejść. Aj, to mi się udało przeciwnika oszukać. Karamba, moi drodzy. Zbijam na C8 za chwilę. I odzyskuję. Masakra. Zaraz, tu nie odzyskuję. Co ja gadam? O rety. To nie jest takie proste. To niestety nie jest takie proste. Pytanie, co grać. No może spróbujemy tak zachować jeszcze. Tutaj wybijemy sobie to pionkiem. Jeżeli wymieni, bo będzie musiał raczej wymienić. No, kłopoty się tutaj dzieją, niestety. I teraz gdzie hetman odejdzie, bo takie szybkie C5 muszę zagrać. Muszę coś takiego próbować grać aktywnie, bo mam zaraz w trąbę. Mam zaraz tę partię w trąbę. Okej, zagramy G3, bronić tu. No to jest przegrana. Jedyna nadzieja to pionek wolny, ale jak tego piona wykorzystać? Jedyna nadzieja to też jakiś tam czas. No tu jest pozycja na tyle w miarę prosta. No hetman C4. Coś próbujemy tutaj jakoś świeżo coś poczarować. Ciężko stwierdzić, jak to grać. No ale póki goniec jeszcze nie został rozwinięty, goniec może tam zagrać. Wszystko czarne tu mogą grać. Dobra, tu coś przeciwnik będzie próbował, więc ja spróbuję go pooszukiwać na przykład na B7. F5 oczywiście istnieje. To ja z szachem i tak. O właśnie, przecież ja mam teraz z szachem zagranie. Co? To z szachem. Cyk. Teoretycznie jak zagram tutaj, to on mi daje wiecznego szacha. Tak, to będzie wieczny szach i będę miał remis w kieszeni.
Ale jeżeli będę chciał próbować wygrywać te pozycje, to już nieco gorzej. To już nieco gorzej, moi drodzy. Czy ja chcę te pozycje próbować wygrywać? Czy kulturalnie spróbować zremisować? No bo to też jest ważne w takiej pozycji, żeby też nie przesadzić, bo to jest właśnie to, jak przesadzę. Wydaje mi się, że muszę pójść na remis i grać jednak hetmanem na f7. W inny sposób tu nie będę w stanie, chociaż jeszcze może tak, ale tu wieża nie może na d2. Nie może tam wieża na d2 ruszyć. Spróbuję jeszcze go oszukać mimo wszystko. Spróbuję. No spróbujmy tych swoich szans. Wiem, że może przegnę pałę za przeproszeniem i mogę też przegrać te pozycje oczywiście. Ale zwracając uwagę na ilość czasu, który został, no to spróbujemy tu jeszcze poszaleć. Teraz hetman f7 zaplanował sobie tak nieco postraszyć przeciwnika. Przeciwnik myśli. Tak, wrócił. Okej. Okay. Gramy tutaj, bliżej, wieża d8 prawdopodobnie. I teraz mam chyba taki ruch. Hetman bije, hetman f7. I jak jeden szach nastąpi, to idę królem na h3. I teraz chyba wygrywam. Tak, teraz mi się chyba uda wygrać. Szach jest na czarnym polu i po h3, król na h3 nie ma jak zaszachować. Tak, moi drodzy, no, sztuczka się udała. W topę miałem, ale punkt jest punkt, więc jest dobrze. Trochę szczęśliwie, jest ok. Czy widziałem analizę Mariancella silnik 3500? Poświęcasz 5 figur w gambicie królewskim. Nie widziałem tej partii. Nagrody za ten turniej, szczerze mówiąc, nie wiem. Jakieś są nagrody typu konta premium na czeską. I nie wiem, co jeszcze w klasyfikacji generalnej. W klasyfikacji generalnej pewnie też coś jest. Słuchajcie, to jest proste. Weź na Facebooka InfoszaCha i wygrzebać sobie komunikat. Najmocniej przepraszam, herbatka działa, więc tam wszystko pewnie jest napisane. No, było bardzo niebezpiecznie, to się zgadza. To się bardzo, bardzo zgadza. No, ale już mamy dwie rundy za nami. TGSN 52. Runda trzecia. Szybko idzie, słuchajcie. Szybko idzie. Będzie możliwość oczywiście dawcio, ale nie dziś. Dobra. E4. Gramy G6. Na pewno jakąś gierkę z widzami sobie tam uskutecznimy. Goniec G7. Goniec E3. Spróbujemy zagrać sobie C5 z prowokacją i wybicie tam na B2. No dobra. Dobijemy. Goniec wybił. Zagramy sobie chyba sztuczne takie posunięcie, nieco F6. Okej. O, to tego gońca bardzo chętnie, bardzo zawsze A6 sobie wrzucimy. Skoczek tak. Cyk. Dobra, przestawiliśmy się już dobrze. No i gramy. To F6 wygląda źle, ale to... Spróbujemy tam poprostować później. Jakaś wieża C8, hetman C7, tego typu rzeczy. Aha, jeszcze tutaj wchodzi nieprzyjemnie skoczek na D5. Trzeba bardzo uważać. Może E6 w ogóle zagrać i poczekać na reakcję przeciwnika. Znaczy, też E5 jest możliwe. Teraz już nie. Skoczek E5 znajduje dobrą placówkę. Bardzo dobrą placówkę. Tutaj wisi. Po takim ruchu B3 od razu przykurza ruch B5. I chyba to się robi. Korzystna sytuacja dla czarnych. To właśnie jest coś takiego jest fajnego w tym debiucie, że czasami jak się przeciwnik za szybko rzuci, to mu skontrujemy. No i teraz jest problem z pionkiem. Skoczek stoi wyśmienicie. Tak, no od razu jest ruch B5. To obowiązkowo trzeba takie posunięcie zagrać. Bić oczywiście nie można, bo tam skoczek wisi. Ok, gramy dalej. Zapraszam Cię, Szamot. To znaczy, możesz się teraz zgłosić oczywiście, tak? To nie jest problem. Bicie i wieżą wybijemy. Tu trzeba uważać te skoczki, żeby krzywdy w centrum nie zrobiły. Pionek więcej. To jeszcze oczywiście nie gwarantuje niczego. Tylko pytanie, jak to dalej grać? Jakiś koniec H6 zawsze. Tutaj. Tu przeciwnik sprytnie mnie chce rozegrać. Okej, okay. Wieża C5, no wybicie.
To wybijemy sobie, no właśnie, pytanie czym? Chyba tym. Żeby też nie przesadzić, bo ja tutaj mogę mieć problemy. Nie wybił, a to ciekawe. Dobra, my wybijemy pionkę za darmo. Wymiana. Ok, to teraz pionkiem z F, żeby goniec nieco się rozszalał. I gońcem. No dobra, to tutaj jest w porządku. Tu jest w porządku. Gońce dobrze króla bronią. Oczywiście królem zmykamy. Teraz muszę spróbować zadziałać coś na tej diagonali. Tutaj jakoś trzeba podziałać, tylko goniec oczywiście przeszkadza. W pewnym momencie prawdopodobnie będzie bicie. Naprawdę? To tak można bezkarnie wziąć pionka? No dobra. Zaraz, niech ja pomyślę. Jakoś chce się dobrać do niego. Dobra, tak spróbujemy. Jeżeli tu, to damy szacha, hetman F6 i daje mata. Szach. Nie daje mata, bo przecież. Aha, ale wezmę tutaj gońca najwyżej. Grozi wzięcie gońca i grozi mat na F2. Dobra, mamy go. Do której można się zgłosić? No słuchajcie, cztery miejsca zostały. Kto pierwszy, ten lepszy. Mogę też tak. Wieża broni, tam atakuje. Fajne związania. Taktyka, taktyka działa dobrze. Się wszystko fajnie trzyma. Ok, i teraz będę mógł sobie spokojnie tym gońcem po prostu uciec. Dobra, wszystko działa. Wieża, ok. Wszystko tutaj gra. Wiążemy. Wieża C1, hetman F4. Na króla zawsze trzeba uważać, ale tutaj królowi nic nie grozi. Dobra. No to cyk. Grozi wzięcie, grozi wymiana. No figura więcej, tutaj spokojnie już. I na końcu wieża. Na F2. Dobra, jest zwycięstwo. Jest dobrze. Mamy zwycięstwo. W porządku. Trzy punkciki są. Ktoś tu jeszcze gra? Już nikt? Okej. No to czekamy sobie na rundę czwartą. Trzy punkciki zdobyte. Kacper gra, oczywiście. Kacper jeszcze gra. Okej. W porządku, niech Kacper pyka. Niech walczy chłopak. Przypominam, że jest to turniej Grand Prix Info Szach. Bardzo fajna seria turniejów, tylko że jest to ostatni już z cyklu, ale na pewno powstanie kolejny sezon. Trzeba śledzić Facebooka Info Szacha. Zachęcam serdecznie. Bardzo ładny portal, bardzo fajny portal. Polskie wiadomości szachowe. Myślę, że dobrze, bardzo, no, bardzo dobrze prowadzony. Mi się bardzo podoba w każdym razie. Zachęcam do śledzenia. Po wymianie wiesz, nie było dama bije na A1, a potem wybić wieżę? Pewnie było, ale nie chciałem hetmana oddawać. Tak, ja to widziałem. ADHD. 9 na 9? Niekoniecznie. Wiecie co, ja tutaj na luzie sobie pykam, jak widać. A mi jakoś specjalnie nie zależy. Aczkolwiek nie powiemy, że chciałbym w końcu jakiś tam fajny wynik zrobić, żeby troszkę się moralnie odbić. O, witam cię, smoku. Dawno ciebie nie było. Witam serdecznie. No, jak smoku pewnie wiesz, robię turniej na żywo. Zapraszam 12 listopada do Olsztyna, jeżeli masz ochotę. Turniej dla dorosłych. W bardzo fajnym klimacie. Całe info jest na Facebooku czy w shorcie na YouTube, ale pewnie widziałeś, także jeszcze 4 miejsca mi zostały, także jest mało czasu. Przecież turniej za niecały miesiąc, a tylko 4 miejsca, więc na pewno zapełnimy. 40 miejsc mamy w sumie.
Jakieś nagrody na ten turniej? Już to było pytanie. Są jakieś tutaj nagrody? Proszę, zagłębcie się na Facebooku w komunikat. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, nie wczytywałem się w nagrody. Są na pewno konta premium. A co dokładnie? Nie mam pojęcia. Jeszcze. Witam cię, Ustjurt. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam, pozdrawiam. Nockami przeglądasz moje materiały. Ja wiem, Smoku, że ty przeglądasz materiały. Ja wiem o tym doskonale. Nie wszędzie są komentarze, ale jako jeden z nielicznych bardzo często te komentarze zamieszczasz. Czytam wszystkie, bardzo miło. Nie zawsze wszystkie odhaczam tam serduszkiem, powiedzmy, czy nie odpisuję, ale czytam, czytam. Dzięki, dzięki bardzo. No dobra, dobra. Jest ok. 3 na 3. Miły początek. Za chwilę gramy rundę czwartą, za moment. Tak jest, za chwileczkę, wkrótce. Mamy napisane, runda numer 4. Tak, to właśnie, pewnie Smoku nie możesz, bo się nie zgłosiłeś, no znając życie, wiadomo jak to jest. Też troszkę daleko, ale... Długi weekend, może ktoś ma ochotę przyjechać na Warmię, pozwiedzać, to przy okazji można zalecieć na turniej. Kacper Polok, dzień dobry panie Kacprze. No to co, kamienna ściana pewnie, znając życie. Gramy D4. Codziennie jadąc do pracy. A, bardzo mi miło, bardzo mi miło. Siemka, siemka. Zupaka. Skoczek F6 jednak zostało zagrane. E6. No dobra, lecimy. Czyli obrona Niemcowicza prawdopodobnie nas czeka. W pożądalu. Okej. No i gramy w szachy. Gramy, moi drodzy, w szachy. Tu będzie pewnie jakieś D6 planowane. A to sobie zagram E5. Gramy E5 od razu przeciwnika. Będziemy tutaj próbować męczyć. Ciężko mi stwierdzić, kto ma tutaj pozycję lepszą. To znaczy lepszą może jeszcze ciężko stwierdzić, ale kwestia gustu pewnie, kto woli taką grać. No nie mam czarnopolaka, więc nie zaatakuję króla, ale białopolak może tam jakieś szkody napędzić. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, poszło bicie. Pytanie czy skoczkiem? Nie, no pionkiem. Szybka odpowiedź, szybkie pytanie, szybka odpowiedź. No i tutaj tak, ten skoczek przez D7 na C5 będzie mógł sobie wskoczyć. I pytanie, czy gońcem nie zagrać przypadkiem na E4, żeby jednak mieć wyżej te skoczki ustawione. No może to na Kacpra będzie dobra strategia. Ten goniec to silna figura, a mój goniec sam chyba... Koń E8? Bardzo dziwny ruch. Zagramy gońcem. Zagramy gońcem. I spróbujemy tutaj wybić. No jak widzimy, te figury nie są jeszcze w grze. Więc białe na pewno mają tutaj troszeczkę swobodniej. No ale skoczek C6, C5 ewentualnie. Skoczek C6 od razu. No dobra, jest skoczek tutaj. Więc zagramy hetman C2. Tu się nie boimy, tu się nie boimy. I z planem dania mata. Czy mata nie będzie, jeszcze wiadomo. Teraz czas na wieżę, żeby wieżę przestawić. F5! Odważnie, bijemy od razu. Bijemy od razu i pakujemy się chyba. Zagramy sobie chyba tak. Słabość na E6, to jest mój cel. Przede wszystkim teraz. Dobra. No dobra, spróbujemy szczęścia. Tutaj na pionka się nastawiam. E5 prawdopodobnie zostanie zagrane. Potem będzie taki ruch zagrany i ze skoczkiem mogę mieć problemy. Znaczy skoczek nie, wrócimy z powrotem. Wprowadzamy ostatnią figurę do gry. A, dziękuję serdecznie za życzenia. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. No, wracamy sobie. Wymiana, wymiana. No, słabość jest na E5. No, tak tutaj dobrze kiedyś grali tacy zawodnicy jak na przykład Akiba Rubinstein. No, to wieża D7. Postraszymy. Lufcik jeszcze by się przydał. Przydałby się jeszcze lufcik.
Dziękuję serdecznie wszystkim za życzenia urodzinowe. Wprawdzie miałem wczoraj, ale dziękuję bardzo. Dobra, no i teraz chyba sobie to po prostu zbiję. Król będzie musiał wybić. I zrobimy sobie, moi drodzy, po prostu lufcik, tak, żeby król miał ucieczkę. Poczekamy na ruch przeciwnika. No wiadomo, że ja tu próbuję cisnąć. Kacper próbuje się bronić. Zagramy tak, zwiążemy tutaj króla. Jakiś taki ruch zaplanuję, może tak i tak. Ciężko stwierdzić teraz w tym momencie, ale muszę coś zaplanować. A, tutaj mi skoczek czmychnął. No tak, a zaraz, przecież ja mogę teraz tak zagrać. Mogę. Na E5 bijemy, szacha damy. Aha. Chwileczkę, moi drodzy. Czy ja tu nie podstawiłem za chwilę? Nie no. Szacha dać muszę. Skoczek. Tak. Tak. No i wracamy chyba. Tu nic. Tu jeszcze mogę dać na D3 szacha. Nie no, tak gramy. Gramy tak. Po prostu wziąłem sobie pionka i spróbuję zrealizować. Dobrze jest lufcik, bo byłoby ciężko. Tutaj jest też związanie. Hetman jest przyklejony do skoczka. I no właśnie, tak, trzeba bić. Dobra, jest atak. Tu mogę sobie dać spokojnie szacha i wrócić skoczkiem na F3. Pionek więcej, więc na spokojnie. Dobra, no B3 zagramy. Skoczek się gdzieś tutaj próbuje zaaklimatyzować. Może G4? Trochę ostro, ale może to się jednak uda, bo tam jakiś skoczek H4 istnieje i chyba tak od razu zagram. A może podprowadzę króla, nie będę się śpieszył. Dobra. Spróbujemy sztuczek pod tytułem skoczek H4. Pion więcej. No to dajemy szacha. Ok. On mi wymieni. Właśnie. Mogę zagrać tak, on wybije tutaj i tutaj. Będę miał czystego piona więcej w końcówce skoczkowej, ale zagramy F3, żeby tu nie było niespodzianek i spróbujemy jeszcze przeciwnika jakoś przechytrzyć. Dobra. Może tak? Czy to dobry wybór? Nie wiem. Damy szacha. Skoczek D5. Nie puszczamy hetmana. To jest dosyć istotne. Ciśniemy dalej, napieramy tutaj. Ściskamy za żołądek przeciwnika. Może tak. Ok. A może jednak tak wymienimy. O, i tutaj chyba mamy taktyczkę, bo skoczek E7 na końcu jest. No dobra, mamy tutaj Kacpra na rozkładzie. Pozdrawiam serdecznie tego przesympatycznego chłopaka. No ale poszło, poszło. Cztery na cztery. No tam słabość była na E6, tak jak pamiętamy pewnie. Cztery na cztery. To czeka mnie chyba teraz partia z faworytem tego turnieju. Tu jeszcze przypomnę, moi drodzy, jeżeli ktoś ma ochotę zagrać w turnieju na żywo w Olsztynie, zapraszam serdecznie. 12 listopada, całe info jest na Facebooku. Składka na ten turniej jest tutaj powyżej. Jeżeli ktoś ma ochotę się dorzucić, będzie mi bardzo miło. Aczkolwiek już ta kwota, którą jest, to jest bardzo satysfakcjonująca.
Każde 5 zł jest superanckie, bo to trzeba, wiadomo, opłacić sędziego, zrobić nagrody i tak dalej, chociaż wpisowe również jest. No ale tak, żeby to miało ręce i nogi, to myślę, że tutaj no, kaska się przyda, ale dobra, już nie będę spamował. Myślę, że już większość osób słyszało co i jak odnośnie turnieju. Można trenować online, czy potrzebne są szachy fizyczne, żeby robić progres? Według mnie szachy fizyczne są potrzebne, bo przyzwyczajasz oko na przykład do szachów normalnie, jak grasz partie w turniejach. Samo patrzenie w monitor według mnie jest niepełne, o tak bym powiedział. Ja na przykład nie mógłbym cały czas się uczyć z monitora komputera, tylko muszę przestawiać fizycznie szachy na szachownicy, żeby mi to coś dało, więc polecam serdecznie. Jest to bardziej, powiedzmy, mozolne, ale takie tradycyjne i to jest ważne, to jest ważne. Pozdrowienia dla Kacpra na jego czat na kanale przekazano od ciebie. Dziękuję serdecznie, Smoku. Ty to jesteś pięknym łącznikiem tutaj polskich szachowych streamerów, youtuberów i ogólnie łącznikiem wspaniałym. Dzięki, dzięki, dzięki. Andy Anderson, witam cię, chyba pierwszy raz na czacie. Tak mi się coś kojarzy, że takiego niku nie pamiętam. No, runda się rozpocznie za chwilę i mamy za chwilę też właśnie partię z faworytem. No to jedziemy, moi drodzy. Ciśniemy czarne na horyzoncie. Witam cię, ChessIK. E4. No to co, gramy swoje tam, kurcze blade. Co będziemy się cyrtolić tutaj? Gramy sobie obronę nowoczesną. Dobra, takie ruchy znamy oczywiście. Jak goniec C4, jak najbardziej. Jedziemy pionami na przeciwnika. No to do góry. Okej. Okay. To skoczek F6. I goniec A3. Spróbujemy utrudnić trochę przeciwnikowi roszadę po skoczku na G3. No tak, przepchanie jest oczywiście jak najbardziej prawidłowe. Ja to wybiję po prostu. Zrobimy roszadę. I tam się ustawimy. Jak my się tutaj byśmy ustawili? Koniec A6 najpierw. E6. No tak. Lecimy do góry. I czy ja tego końca wezmę? Chyba wezmę tego końca, będę chciał sprzątnąć. Tu wisi mi pionek, więc taki ruch. Skoczek C6, muszę na to uważać. Mecz towarzyski z Tomkiem Jaskółko. Ja jestem otwarty na propozycje, tylko kwestia czasu. Tu mogę zbić i wziąć pionka. No takie to jest trochę. No dobra, wezmę. Wezmę po prostu tego piona. Chyba nic mi takiego strasznego nie grozi. Skoczek wraca sobie na D5. No ten to jest jedyny ból tutaj, ten skoczek na B8, ale to jest pion za to przynajmniej. Dużo czasu jeszcze mamy. No i co tutaj mój przeciwnik będzie teraz kombinował, się zastanawiam. No na pewno zaraz tutaj jakiś skoczek. O właśnie, skoczek na B4 i potem skoczek D7 z próbą wymiany tego skoczka. No muszę tak, to jest, nie ulega wątpliwością. Tak trzeba grać. Pilnuję F4, pilnuję H4, bo sobie wybiję. Chyba słabości jakieś nie mam, mam nadzieję. I teraz zaplanuję sobie taki ruch i taki ruch. Nawet jednego piona mogę oddać, żeby trochę uprościć sytuację, bo tu jest izolowany pionek. Tu muszę uważać na takie poświęcenia. Jak odkryję skoczka na B4, to na poświęcenie muszę uważać, bo goniec mi zbije, a związania są paskudne w szachach. Więc chodzi mi po głowie w ogóle taki ruch, mimo wszystko, żeby oddać tego piona. No właśnie, właśnie. Widzimy, że wieża się na tego pionka nastawia. Jak zagram tak, to dostanę tutaj kopnięcie prawdopodobnie. Okej. Okay. No i muszę coś wymyślać. Muszę coś wymyślać w tej sytuacji. Może tak i tak w ogóle. Wygląda to bardzo dziwnie.
No to mi wisi, okej. No niech wisi, dobra, gramy hetmanem na F6. Będziemy straszyć. Wieża D8. Niech to się broni. A tam mat grozi nieprzyjemny. Okej, wieża D8. Król ucieka na F8 w razie czego. Czy coś tu grozi więcej? Nie widzę. Na razie nie widzę. Wieża A7 z jakąś tam obroną. A, no to już mam odpowiedź, dlaczego tutaj już stoję źle. To już mam odpowiedź, moi drodzy, bardzo prostą. Aha, zaraz, jeszcze mogę tutaj na szczęście wybić pionka. Okej. Skoczek tutaj by się chyba przydał. Tak, jak wybije wieżę, to mi tutaj rąbnie. To jest ból. Ale chyba nie mam wyjścia. Jeszcze mam takie posunięcie w zanadrzu. Mam nadzieję, że działa. Ale on bije chyba na H6. A jednak nie, inaczej poszło. Dobra, bijemy. Tu grożą jakieś maty. Prawie. Tutaj grozi jakiś to mat. No to już chyba mam przegraną. Tu zbiję szach, tu, zaraz, no tu muszę zbić. Aha, szach tu i odejdzie i mi bije hetmana. Niedobrze. No jest to wtopa. No dobra, no nie mam innego wyjścia, muszę tak grać. No jest to oczywiście przegrana, to nie ulega wątpliwościom, a tutaj jeszcze wisi. Dobra, trzeba się poddać, trudno. Dobra partia była, muszę przyznać. Ciekawy jestem oceny tej sytuacji, słuchajcie. Szkoda mi tej partii trochę. Czułem, że stałem tak, no, czyli na ostrzu oczywiście, ale w miarę stabilnie chyba. Teraz zobaczymy, co komputer potwierdzi. Komputer każe grać skoczek D7. No to jak zwykle komputer. Tu już białe lepsze. I cały czas każe grać szybko skoczkiem. Jednak rozwój figur jest bardzo ważny. Widzicie, przez skoczka B8 prawdopodobnie przegrałem tę partię. Hetman F6. O, wow, goniec C2, wieża D8, szach. No tak, tu musi być ciężka sytuacja. Ale nie czułem mocy tego mistrza międzynarodowego, słuchajcie. Wiem, że przegrałem. Oczywiście zwycięzców się nie ocenia, ale nie czułem jakiejś super mocy. No, znalazł te dobre posunięcie, oczywiście. No tutaj to myślę, że już było względnie łatwo. No dobra, tutaj już znalazł. Dobra, to jest po partii. Okej. Dobra. Przegrana z faworytem, chyba nie wstyd. Zresztą, jak już mówiłem, nie gramy tutaj o jakieś super miejsca, tylko totalnie na luzie, rozrywkowo. Dlaczego by nie? Runda piąta, runda szósta za chwilę. Ok. Kim jest ten zawodnik? Nie znam, nie kojarzę za bardzo. Adam Kaudus. Nie znam, nie znam kompletnie. Ale pozdrawiam.
No dobra, lecimy. Gambit hetmański. Zbijamy. Bijemy. Dobra. Grozi hetman C2. Cięciem piona i na H7. No właśnie, już nie grozi. Okej. I co teraz? Zbiję pionkiem z F czy z H? Zbił z H. No wybijmy, zagrajmy hetmanem na F3. I teraz pytanie. Tutaj przeciwnik ma dobrą grę. Wstawimy sobie wieżę gońca na B1. On będzie napierał pionkami na skrzydle, to jest oczywiste. A ja co mogę zrobić w tej sytuacji? Że H4, H5, jakieś takie dzikie. Próbować. No tak, no co mi pozostało? Ok, lecimy H4. Nie będę ruszał pionków, żeby nie naruszać tu jeszcze struktury. Ok, że król G2 się przyda zawsze, żeby wieżę tam spróbować działać. Dobra. Hetman F6. Próba wymiany hetmanów. No tak, tak, tak. To było do przewidzenia. Tylko ja za bardzo nie chcę wymieniać hetmanów. Nie jest mi to na rękę. F4 zagrajmy i zaraz H5. Trzeba wykorzystać tego gońca po diagonali. Tutaj będzie tak grane. No trzeba grać chyba H5. Trzeba grać. Jak zbije, to... A, tutaj się wkręcił skoczek. Na D3 pewnie chce zagrać. No i ma prawo. Jak zagra na D3, no muszę zbić. Okej. Okay. Zagramy tak. Tu się broni. Tego pionka muszę zdjąć koniecznie. Hetman B4. Chyba widzę wieża F2, wieża tutaj. Chyba zdążę. Bronię na B2, tak. Dobra, B3. Hetman C3 to wieża D2 i zdejmę pionka. OK, już mogę go zdjąć, więc zrobię to teraz. Dobra, wracamy, bronimy. Pionek więcej. Dwójka jest opanowana. Czekamy na wybicie. O, super, bo zaraz H6 spróbujemy zagrać. I super, i nie super. To F5 i F6. Takie coś istnieje również. To, że istnieje, to nie znaczy, że można tak grać. Wolna linia się zawsze przyda. Tu mi wisi, ok. Tu mi wisi. No dobra, spróbujemy teraz wymienić te hetmany. Mam wolną linię. Pionek jeden więcej, więc jednego można oddać. Tu jeszcze też podwisa. Ok. Dobra, myślę, że wezmę. Dobra. Tego oddać, czy tego nie oddawać? To są te rozterki. Może tak?
A, to jeszcze wie, że H6 istnieje taki ruch. Spróbujemy wymieniać, spróbujemy wymieniać teraz. I wymiana poszła. Na przeciwnik błąd popełnił, jak widać. Okej. Okay. No dobra, partia już tak się coś tutaj zaczynało dziać. Ważne, że odbite. 5 punktów padło w Szwajcarze, to bardzo ważne, żeby te punkty zdobywać. Mamy to, moi drodzy, mamy to, mamy to, mamy to. No i dobrze. No i dobrze, jest świetnie, moi drodzy. Czemu tutaj nie odświeża partii innych? Albo się już może pokończyły, albo większość. Dobra. Na kanale InfoSzach, jak grałeś wcześniej partię, padło sporo ciepłych słów na twój temat. A bardzo, bardzo mi miło, smoku. Kibicowali mi. Okej, fajnie. Planują w ramach miłej, udanej współpracy rewanżu zagrać niebawem na twoim turnieju. O, super. Super. Na pewno są organizowane ligi 2 razy w tygodniu. Ardenno to wszystko przypomina na League Chess. Ale myślę, że jakiś trzeba odpalić turniej z cyklu 25 tysięcy subskrypcji, które już dawno minęły, za co serdecznie dziękuję. Ale myślę, że coś takiego trzeba zrobić. No jakieś tam 11 rundek, pewnie 3 plus 1, coś takiego. Pomyślę nad tym. Jeszcze którego dnia też trzeba się zastanowić. Może jeszcze może jeszcze w październiku, w przyszłym tygodniu. Tylko kwestia, którego by tu dnia to zrobić. Na pewno nie jutro i nie we wtorek, bo mamy Taglet Tuesday. W środę. Środa to może być dobry dzień. Tak, bo w czwartki są ligi. Może w środę. Dobra, dam ogłoszenie na fejsie i na Liczesie. To z tego miejsca już zapraszam Was do klubu na Liczesie. Pan Szakuś, to wtedy nie ominie Was na pewno informacja z wiadomości na tym portalu. Chessik, no... To już po raz kolejny jakieś nagrody w tym turnieju. Wejdźcie proszę sobie na Facebooka InfoSzacha i poczytajcie. Ja nie orientuję się, jakie tu są nagrody. Zresztą ja tu nie gram o nagrodę, tylko o... Tak po prostu sobie gram. Jest fajny turniej, to sobie zagram. Na pewno są jakieś w generalce nagrody, tak? Nie wiem jakie. Już się powtarzam, ale to jakieś tam konta premium również są rozdawane w ramach nagród. Okej, okay. No fajnie, 5 punktów, jest dobrze, bo to też ważne, żeby robić dobrego Buchholza. No, tej partii trochę mi szkoda z liderem, no ale co było, to było. Tak, już Piotrze, grałem. Z tym Ukraińcem, tak. Zresztą na żywo chyba z nim też grałem. Jegor Bogdanow. Dobrze przeczytałem? Jegor, tak, Jegor Bogdanow. Okej. Okay. Za chwilę runda numer 7. Tutaj słuchajcie, moi drodzy, na górze jest składka na turniej na żywo. Zobaczcie, jest 280 zł. Jak pyknie 300, to będzie bardzo miło. To już jest, to już więcej nie będę przypominał o tym. Także zachęcam serdecznie. Dwie dyszki ktoś rzuci i będzie milutko. Dobra, dosyć gadania. Trzeba się skupić na grze. I jedziemy. Siedemdziesięciu trzech graczy mamy w turnieju Grand Prix InfoSzach.
Podczas pandemii, tutaj wiecie, rok temu, no to tych zawodników było zdecydowanie więcej z wiadomych względów, więcej ludzi w domach siedziało. Teraz troszkę mniej, ale też frekwencja fajnie, że jest. Fajnie, że coś się w ogóle dzieje w tych naszych wspaniałych szachach. Dobra, go. Kit 39. Nie wiem, kto jest, ale dalej będziemy próbować grać te swoje G6. H4. Dobra, na taki ruch H4 od razu trzeba odpowiedzieć pionkiem w centrum. Bez tutaj jakieś takie C5 od razu też odpowiadamy. Dobra. No myślę, że ruch H5 sobie przykurzymy. Ile miałem lat, jak kategorię zdobyłem? 8 bodajże, jak miałem lat. 8 to chyba czwórkę dopiero zdobyłem. I teraz sobie zagramy z panem. Wow, 120 zeta! De prosto, serdecznie ci dziękuję. No nie, no to jestem po prostu w szoku, nie? Kłaniam się nisko, bardzo nisko się kłaniam, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich zawodników, którzy będą grać w tym turnieju i będą korzystać z tych donate'ów. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dzięki. Ła, wow, mamy 400 i to troszkę ponad, bo ktoś z YouTube'a jeszcze rzucił wcześniej, więc 400 to już jest pięknie, pięknie, to już mamy, mamy to. Mamy to, wow, zresztą to chyba jest największy donate w historii, jaki dostałem, największe to były po 100 zł, 120, chociaż nie, moi drodzy, na streamie to jest największy donate, najwięcej chyba ktoś wpłacił mi z wiadomością mailową. 2,5 stówki, wyobrażacie sobie taką kwotę? Ktoś rzuca 2,5 stówki. Zaraz, co tu się w ogóle wyrabia? On chce mi zbić. No dobra, no to muszę tak. Bardzo, 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 bardzo serdecznie dziękuję. Jest mi niezmiernie miło. Nie wiem, co powiedzieć. To jest takie dziwne trochę dla mnie z jednej strony. Bardzo dziwne, ale też mega przyjemne. Dobra, tutaj pewnie jakieś tam e6 może być kombinowane, no to już wtedy sobie gońcem spokojnie zbije, jak skoczek na f5 zablokuje tutaj słabość na g6. Dobra, no właśnie, to teraz chyba zagramy gońcem na d7. W ogóle jeszcze nie wykluczone jest, że długą zrobię. Przeciwnik długo myśli, co mnie bardzo, bardzo cieszy. No, myślenie ma przyszłość. Okej, bijemy. Zagramy a6. No jeszcze wybić nie mogę, ale wybił, dobra, wybił to. No i spoko. Tu jeszcze skoczek na F5. Czarne myślę, że mają bardzo dobrą pozycję. Okej, lecimy. Bierze C8. Co? Orzesz ty w mordę, kopane! 6 stówek! Na litość boską serdeczne dzięki. O Boże, mamy tysiaka na organizację. Boże święty. Przecież o Jezus Maria. Dzięki. Stary, dzięki. Nie wiem, kim jesteś. Może młody, ale dzięki. Ła! Nie wiem, co powiedzieć. Czekajcie, mnie zatkało. Nie wiem, co zrobić teraz. Aż mi gorąco. O Boże. Dzięki, dzięki serdeczne. Dobra, z tej okazji gram Król F8. No, Król F8 i na pewno wygramy. Sześć stów. Wiecie, co to znaczy? O Boże święty. To jest rekord rekordów. Rekord rekordów. Proszę, już nie wpłacajcie. O Jezus Maria. Mamy aż za dużo. Mamy za dużo. Dobra, gramy E6. Ja cię kręcę. Nie wiem, co powiedzieć. Jestem w totalnym szoku. No przekocur z tego mojego widza, oczywiście, przekocur. Dobra, teraz skupmy się, bo ja tutaj mogę w trąbę zaraz dostać. Muszę wrócić, pilnować. Czasu trochę mi minęło, okej. Okay. Goniec mniej aktywny, ale tak spróbujemy sobie zagrać. Co on tutaj kombinuje? Dobra, idziemy B5. On chce dać mi mata. I to mu się uda. Nie widziałem tego. Nawet tak nie mogę, bo dostanę tu plombę, więc muszę oddać figurę. No muszę oddać figurę, niestety. No właśnie. Przez te donaty nie mogę się skupić.
Dobra, ale spróbujemy szybko tutaj, spróbujemy atakować, bo atak trzeba przeprowadzać. Trzeba. Tak, i lecimy zaraz z B4. Skup się tutaj, Krzysztof, teraz skup się mocno. Teraz tutaj spróbujemy związać przeciwnika, żeby się nieco też bał. B4, 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 B4. Tu mi chce wymienić. No chce mi to wymienić. No ma prawo. Dobra, idziemy B4, nie ma wyjścia. Tutaj wymienimy. Tak mi ruszyłeś. Spryciulka. Spróbujemy. Co teraz spróbujemy? B3 zagra szybko. Myśl, człowieku, myśl. Dobra, B3. No, B3. Trzeba spróbować tak grać. Zakotwiczyć się hetmanem. Okej. Okej. Niech będzie tak, bronimy. Za bardzo nie wiem, co z królem zrobić. Króla muszę szybko na E7 wstawić. Będzie gryzł. No niech gryzie. No niech gryzie. Nie ma wyjścia, musi gryźć. Szybko, żeby wieżę przerzucić. W jakiś sympatyczny sposób. Dobrze, tu skoczek jeszcze wisi. Pionek B3 może zrobi krzywdę. Aha, on to będzie wymieniał. No będzie wymieniał. A to tak, to tak. Tak będziemy grać. Dobra. Myślmy. Nie, tu nie mogę. Tak, uciekniemy sobie. Ok. To zbijemy. Królem do góry. Szach. I mat. Szach i mat. Ale się porobiło. Ja cię kręcę. Wow. Dzięki bardzo. Ja jeszcze z tego donata nie się, słuchajcie, nie ostudziłem. Dzięki wielkie. Ale wstawię piękny tytuł. 700 donata będzie. Coś takiego chyba wstawimy. No przecież to jest coś fantastycznego. Oczywiście wszystko przekażę osobom, które będą na żywo. Przekażę tutaj to, że te donaty zostały przekazane na organizację, żeby było miło. Oczywiście też znika lub z imienia. Tu muszę sobie to przypomnieć. Zresztą ja mam to wszystko też zapisane na PayPalu, jak ktoś wysyłał, więc luz. Dzięki serdeczne. Słuchajcie, no oszukaliśmy przeciwnika. Macik, nie? Trochę szczęścia, znowu bez figury sobie tutaj latałem. No i wyszło. Partia z donatorem. Oczywiście jak najbardziej chętnie zawsze. To znaczy tak, zawsze. Tylko że już nie dzisiaj, moi drodzy, bo tutaj myślę, że panie donajcie, mój kochany, zaraz ja muszę nick zapamiętać, kto mi tutaj sypał. Czy to jest w ogóle gdzieś to uszczególnione? Jakbyś mógł się odezwać, mój drogi darczyńco. To ja sobie od razu już na kartce tutaj zapiszę. Oczywiście, jak będę robił partię z widzami, to koniecznie nie ma problemu. Dobrze, że mi takie rzeczy też mówicie. Jak się do mnie odezwiesz, może ktoś pamiętał, jaki nick miał darczyńca nasz hojny, mocno. To sobie za chwilkę tutaj zapiszemy. Ale pięknie, słuchajcie, no. No ta składaczka jak pięknie wygląda. 1000 zł. O, tam jeszcze jakieś oczywiście są zabierane prowizje z tych donatów. No trudno, ale to i tak pięknie. Tamte prowizje nie są jakieś ogromne. Taniec na streamie? Nie, nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Postaram się po prostu grać. Dobra, de prosto to, okej. De prosto. Dobra, 0, podkreśnik 0. Dzięki serdeczne za przypomnienie. Tak, ja już to smoku, tak, na pewno partyjki z darczyńcami jak najbardziej na wolnym streamie. Myślę, że zrobimy to. Dobra, muszę się zadeklarować, słuchajcie, patrzę na kalendarz. Zrobimy to w środę. W środę zagramy sobie turniej. Myślę, że zagramy sobie turniej z okazji 25. 25
tysięcy subskrypcji, a przed turniejem z darczyńcami naszymi kochanymi zagram partię na dowolne tempo, to znaczy powiedzmy maksymalnie 5 minut na zawodnika, dobrze, żeby tam każdy zdążył. Okej. Okay. Dobra, lecimy. Bez żartów, ta partia z Nejtorem, jak niestety brak czasu na gierki, ale kibicuję. No ale jak będzie okazja, to bardzo chętnie. Z kim ja tu w ogóle gram? Zerknijmy. Nie wiem z kim, ale mamy Gambit Wołżański. Dzień dobry, dzień dobry. Witam cię, Soul. Dobra. No dobra, H3. A4 się przyda. Goniec F1, subtelnie sobie zwiewamy tutaj gońcem. No taki ruch A4 i co ten skoczek zrobi? Ja myślę, że teraz skoczek B5 może być niezły, aby tu się wpakować, ewentualnie tu i tu. Gambit samodomierski będzie ciężko zagrać, bo musiał zdjąć sobie figurki na początku, a nie wiem jak to zrobić, nie wiem jak to uczynić. W ogóle ten donate to chyba, słuchajcie, 720 zł to chyba największy w szachach, jaki na polskim rynku było widziane. Tak mi się wydaje, nie wiem czy ktoś więcej sypnął. Znaczy ja widziałem donate'y na przykład, które miały po 1000 zł oczywiście, ale to bardziej w grach takich streamerskich. Tu idę pionkiem za żarcie i mocno uparcie. Goniec tutaj, no dobra, tu mi pionek wisi, ja to wszystko widzę, tylko że ja tutaj się nie muszę spieszyć, ja sobie zagram wieża subtelne na A2, będę bronił piona i zaplanuję sobie na przykład hetman A4 teraz, tak, tu mi, no też nie wisi, tu mi nic nie wisi, okej, okay. Hetman A4 wzmocnię to i skoczek na C6, znaczy tak jeszcze będę miał tutaj bić, jak hetman pójdzie na B8, też taka możliwość istnieje. Tak, bo potem ten pionek będzie zasuwał bardzo szybko na A7, A8. Jest taka szansa. No właśnie, teraz ja zbiję tu i zbiję tu. I co mi zrobi przeciwnik? Tak zrobimy, słuchajcie. Czekajcie, jak zagram tak i zbiję, ja zbiję, on odejdzie tu. Nie, wolę wziąć skoczka i pionka. Potem odejdę sobie tu i będę atakował sobie klasycznie przeciwnika poprzez ruch skoczki, gońcem na H6, skoczek G5. Ten pionek może być wzięty, ale tu się cały czas związanie pięknie trzyma, więc to wszystko bardzo dobrze działa. Ok. Tak. Co ja przykurzę A7? Ha, on mi może wymienić hetmany teraz sprytnie. No może to zrobić. Nie chcę. Tym bardziej ja się na to cieszę. Hetman i tutaj będziemy grać. Klasycznie będziemy próbować atakować. Co? Tutaj? No dobra, go. Nie zważając na nic. Okej, no to tak. Wrócił. No dobra, miał prawo. Zbijemy to. I wieża A7 może. Coś w tym stylu. Go, hetmanem zbił. Tam coś wisi, nie wisi. Tu się wszystko trzyma. Mam nadzieję zresztą, że tu się wszystko trzyma. Wieża A7. O tak, tutaj hetman B1 może taki mało przyjemny, ale goniec broni. Tutaj, no to to bijemy tu. Oczywiście upraszczamy pozycję. Tak, bijemy na F8. Zgoda, wszystko pełna zgoda. I wiążemy tutaj króla. Dobra.
No to skoczek chyba na G5 grożą widły, grozi tutaj macik prawie. No to jest wygrana pozycja na pewno. Jeszcze takie fajne jest zagranie jak... Aha, dobra, tak poszło. Dobra, dobra, dobra. Rozbić muszę. W pożądalu. Tak, żeby tutaj czegoś nie podwalić. Może tak. Nawet można grać po prostu na pionki. Skoczek C3 nawet jakiś istnieje chyba. Tutaj to tutaj. Hetman E6 to tutaj. Król odchodzi, wszystko się broni. Tak, to bezpieczna pozycja. No to mogę tak wziąć. To biorę. Jak dają. Dobra. No to tak, wieża gdzieś tam. Ktoś pogra. No to szach. Aha, tutaj wisi. Ale dobra, to nie ma znaczenia, bo to i tak jest wygrana pozycja. Pionek dochodzi. Dobra, mamy to. Mamy to, moi drodzy. O, idzie fantastycznie. 7 na 8. Dawno tak dobrze nie szło. Jest świetnie. Co za piękny dzień. Co za piękny dzień, moi drodzy. Ale muszę wam się pochwalić. No, wprawdzie trochę niezdrowo, ale w niecały miesiąc schudłem 10 kg, czuję się świetnie. Pewnie przybędzie mi teraz ze 2-3, ale już na spokojnie, bo tam miałem, powiedzmy, mały zakładzik z kumplem. Udało się nie przegrać zakładu. Kumpel jeszcze walczy, ale też już mało zostało. Do końca miesiąca mieliśmy czas, więc wyszło świetnie. Co więcej, dobry dzień, wspaniałe donaty, rekordy, jejku. Takie dni są wspaniałe. Jeszcze świetnie idzie w szachy. No, żeć nie umierać. Dla takich chwil się żyje, moi drodzy. Oczywiście trochę żartuję, ale no fajnie, że jak coś wychodzi. 3 miesiące 14, ale to zdrowiej oczywiście, tak? Bo wiadomo, że w miesiąc to ciężko. Raz, że ciężko, raz, że trochę niezdrowo, bo trochę jednak tu się katowałem, sporo biegałem, pływałem dużo. No i dietka oczywiście była rygorystyczna. Słuchajcie, na Hikaru może gdzieś tam spróbuję zapolować. Już mój kumpel też z nim zagrał. Buleta miał nawet wygraną. Jak to zrobiłem, smoku? No, powiem wprost. Pierwsze 5 dni była to taka dieta oczyszczająca 800 kalorii. No, mega oczywiście mało i bardzo wyczerpujące to było. No, a potem 1200 kalorii leciało codziennie, plus oczywiście bardzo dużo ruchu. Co drugi dzień, czasem z rzędu po 10 kilometrów biegałem, no i kilometr na basenie, przeplatając. I tak to wyglądało. No plus do tego jeszcze oczywiście praca w międzyczasie. No i zeszło, cudownie. A w ostatni dzień to troszeczkę głodóweczka, woda i tak dalej. Ja wiem, że niezdrowo, to tam efekty jojo mogą się pojawić, ale myślę, że nie, bo zamierzam dalej szachowo, fizycznie, że tak powiem, się trzymać. Dychę, prodziekanie, dychę. No to jest troszkę wyniszczające, oczywiście. To prawda, ale czuję się dobrze. Na tyle mam dużą uwagę, że może krzywda mi się nie stanie. Dobra, 2346.pl. F5. No dobra. Po F5 zagrajmy sobie C4. Tak po prostu. Dobra, lecimy sobie z B4. No, E5 grają oczywiście, tak jest, to wszystko jest nam znane. Dobra,
Czym Hetman D5 jakiś zaraz nie chodzi? Zbijemy to. Wymiana hetmanów jest proponowana. Okej. Skaczek C3. Wprowadźmy figurę gdzieś tam do centrum. Spróbujmy. Dobra. Takie posunięcie istnieje. Okej. Wymiana hetmanów, czy jest na korzyść dla mnie? Niech ja się zastanowię. Niech ja się zastanowię. Dobra, wymienimy te hetmany. Zagramy sobie tędy. Super, że utrzymujesz tyle. Bardzo ładnie. No i lecimy skoczek D5. No dobra, mamy wymianę. Goniec więcej chciałoby się powiedzieć. Para gońców istnieje, więc jest ok. To wymienić muszę. Dobra, lecimy sobie goniec tutaj, żeby bronił i na tego pionka będziemy się czaić. Pytanie, czy iść pionkiem? No chyba tak, no A4 to, znaczy nie musi iść, ten ruch raczej nie musi też iść, chociaż chyba musi, bo tutaj po prostu zbije. Tak, jest proponowana wymiana, ale ja wezmę czystego pionka. Znaczy wieża A8 jeszcze potem jest takie zagranie. Różnobarwne powstaną. Powstaną różnobarwne gońce. Pójdę na tę pozycję. Pójdę na tę pozycję, moi drodzy. Damy szacha, wtrącimy. No i goniec F1. Teraz jest plan, żeby zagrać tak. Ewentualnie nawet tak można spróbować. To też jest takie chyba dobre zagranie, mi się wydaje. Chociaż goniec C5 później. Nie, chyba G3 będzie lepsze trochę. Goniec może mieć teoretyczne problemy, no ale muszę tak. Okej. Może H3, żeby jednak mieć tam opcję przełomu jakąś. Damy szacha. No tak, jak wezmę tego pionka, to też za dużo to może nie dać, no ale wezmę, no bo wziąć trzeba. Tutaj się będzie spróbowała pakować. Ha! Tutaj będzie ruch. No to co? Blisko remisu chyba, jak zagram tak. Tak mi się wydaje. Tak próbować jakoś grać. No właśnie, tak widziałem ten motyw, niestety. A tutaj czarne próbują. Okej, to zbiję. F4. Dopiero teraz to zauważyłem. Dopiero teraz to zauważyłem. Masakra. Zbić tu? Nie, nie zbiję, to przegram. No to co mam zagrać? Zbić tu? Nie, no tutaj to. A, tam nie mogę. Co ja w ogóle zgrałem? Pograłem słabo. Czasu mi się robi mało w ogóle. Dobra, tak trzeba. Będę musiał się rozpaczliwie bronić. Rozpaczliwa obrona.
Czasu mało, czasu mało. Król jest bardzo nieaktywny. Wszystko tutaj widziałem. Czy to trochę nie przegiąłem? Nie wiem. No najwyżej remis, bo tutaj E2 wystarczy pewnie do remisu. Albo i nie. Czas spadł przeciwnikowi. Ja miałem to przegrano, moi drodzy, w tej sytuacji. Znaczy nie wiem, bo ciężko stwierdzić. Ciężko stwierdzić, bo tu jeszcze goniec niby bronił. Jak to ocenia komputer? Minus, ta, przegrana była. A strasznie trudna końcówka do obrony. Wieża E5. Zobaczcie, tu subtelności już działają, nie? Masakra. Subtelności, wieża E5 niby. No tak, na gońca, tu się broni, tutaj kontrola. Na tym czasie dużo trzeba myśleć. No ale to wiecie. To tak zwykle bywa, nie? No ale dobra, mamy 8 punktów na 9, bardzo dużo. Jesteśmy na drugim miejscu i drugie miejsce mamy. No tak to jest w tych grach internetowych. Zwykle to tak bywa. Dlaczego wymieniłem hetmany? No myślałem, że w końcówce będę jakoś tam stał w miarę dobrze. No drugie miejsce, bardzo ładnie. Cieszę się z tego niezmiernie. No i wyszło świetnie, wyszło świetnie.